Cześć, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku przeglądania systemów, a dzisiaj zajmiemy się takim systemem, jakim jest Windows 8 Consumer Preview. Niestety mój program do nagrywania desktopu nie nagrywa wszystkich zakładek metro, oczywiście tego nowoczesnego menu stanu oraz tych wszystkich tutaj przejść. Mogę wam jedynie jeszcze tylko to pokazać, bo mam nadzieję, że to też się również nagra. Gdzie są to po prostu ustawienia wszystkie. No to za to się skupię większość czasu na tym, co tutaj możemy znaleźć w tym systemie. Jak widzicie, dodam tutaj sobie menu start. Jest to menu start użyte za pomocą takiego programu Classic Start Menu. Jest ono bardzo fajne, dlatego że ono dodaje w pełni funkcjonalne menu start, gdzie możemy sobie normalnie działać na tym systemie, więc nie będzie tu żadnych problemów dla tych, którzy przyzwyczaili się do tego menu start i chcą po prostu, żeby on sobie wrócił. Natomiast dla tych wszystkich niedowiarków, którzy tam jeszcze niektórzy w moim filmiku, gdzie pokazałem system właśnie to Windows 8 jeszcze w starszej wersji, wszyscy pluli się, że to jest Windows 7, tak naprawdę to nie jest prawda. Tutaj macie AWD z Windows, jak oczywiście wersja 6.2, 8.2.5.0, chociaż teraz to raczej będzie wiadomo, że to jest ta wersja, gdyż już jest to bardziej spopularyzowane. Tamte wersje oczywiście były wyciągnięte i nie można było ich tak normalnie zobaczyć. Dobra, w stosunku do developer preview oraz do starszych wersji systemu tego pozmieniało się bardzo dużo. Przede wszystkim nasz tutaj menu eksploratora Windows na początku wygląda tak, jeżeli sobie włączymy, zainstalujemy system i po prostu tak mniej więcej to wygląda. Przeszkodzą sobie tutaj właśnie na te zakładki, na się po prostu później minimalizują. Jeżeli sobie je otworzymy, mamy tutaj normalnie różne mnóstwo opcji. Jest to wszystko wzięte za pomocą, nie za pomocą, tylko może właśnie z pakietu Microsoft Office. Tutaj akurat sobie zainstalowałem Microsoft Office, więc wam pokażę, jak to wygląda w stosunku do tego właśnie oprogramowania. Zwróćcie uwagę, że jest to praktycznie to samo. Mam tutaj te same narzędzia, jeżeli coś tutaj porobimy, to również się nam tutaj pojawi menu. Dlatego to jest wszystko wzięte, właśnie ta wstążka z tego tutaj pomysłu. Tutaj mamy również te wszystkie Quick Access Toolbar. To są, żeby zminimalizować, jak to sobie tworzy, dlatego że to jest bardzo przydatne. Działając na jakichś plikach, działając na jakichś obrazach czy tam zdjęciach, możemy tutaj bardzo różne funkcje tutaj sobie zrobić. No, mamy banner, jeden pokazuje nam się picture, to los, możemy to ustawić jako tło, możemy tutaj ustawić jako slide, możemy obrócić i tak dalej. Bardzo to jest fajne, mi się to strasznie podoba, dlatego jest to jak najbardziej użyteczna rzecz. Kolejną tutaj rzecz, jakich jest, tutaj jest w control panel, oczywiście dużo trochę opcji doszło. Już tak sobie przyglądając personalizację, zwróćcie uwagę, że tutaj doszło nowe trochę tło, mamy tutaj już rybkę z tego, z tej wersji beta. Natomiast ja sobie pozwoliłem wziąć wskaźniki myszy z najnowszej wersji, która ma wyjść 1 czerwca, czyli z wersji Consumer, nie z Consumer, tylko Relay Preview. I tak właśnie wyglądają nowe kursory, między innymi nowe właśnie tutaj kursor Busy oraz Working Background. Też bardzo fajne kursory. Tutaj oczywiście doszła taka opcja jak właśnie zmiana koloru tutaj tych wszystkich paneli według tapety. Jest to też bardzo ciekawa opcja dla tych, którzy są melomanami wyglądu tego systemu. Natomiast przejdźmy sobie do ustawień systemu. Mamy tutaj kilka unowocześnień oraz powiem te, które może zapomniałem dopowiedzieć w starszym tej odcinku. Windows Update zyskał taką opcję jak uruchom ponownie bez potwierdzenia. Jest to bardzo ciekawa opcja. Tutaj mamy jakąś inną instalację jeszcze. Oczywiście są jakieś tutaj aktualizacje do tego systemu, także jest tutaj z tym ok. Tutaj wam jeszcze mogę pokazać system, jest to ta właśnie wersja Windows 8. Ja jakoś jest zainstalowany na partycji, na dysku VHD, nie możemy tutaj sobie zrobić system ratingu, jednak tutaj mamy na przykład Windows Activation. Jest to nowa wersja wprowadzona właśnie w systemie Windows 8, nowa wersja aktywacji systemu Windows. Miała być na celu właśnie zapobiegania piractwa z tego systemu. Tutaj mam oczywiście informację, jaka to jest edycja, jaki jest klucz ostatnim z tymi tutaj cyferkami, literkami i z taką ogólną informacją. Natomiast tutaj może sobie popatrzeć na takie opcje właśnie, jak mamy tutaj Windows 7 File Recovery, to właśnie przewracanie plików, po prostu takie backup restore z tego właśnie systemu, jednak tutaj jest bardziej podstosowane właśnie pod ten Windows 7. Kolejną rzeczą jest Storage Spaces, jest to tak zwane robienie kopii zapasowych, jest to tak zwane robienie właśnie przywracanie oraz bezpieczeństwo właśnie tutaj wszystkich plików i dzięki temu możemy sobie przywrócić w każde pliki nasze tutaj pliki, które uszkodzimy sobie. To jest takie przywracanie
Te kopie są takie na dynamiczne, gdzie na przykład coś co usunęliśmy, a chcemy to przewrócić, to może ja sobie szybko właśnie za pomocą wolnego miejsca na dysku lub z jakichś innych dysków wymiennych przywrócić. Dobrze, kolejną tutaj rzeczą, jaką możemy sobie zauważyć, jest to language. Language jest tutaj właśnie nowe wprowadzone ustawienia do zmiany języków. Teraz Windows 8 każda edycja będzie pozwalała na zmianę języka, na jaki będziemy chcieli. W taki tutaj sposób możemy sobie wejść w opcję wersji właśnie Erase Preview, która ma wyjść już niedługo. Ma być także również udostępniona polska wersja językowa tego systemu. Dlatego tutaj w tym miejscu powinno się pojawić właśnie język instalacji do zainstalowania. Tu akurat nie ma, po prostu nie ma tutaj tego. Tutaj mamy właśnie wejście na polskie klawiaturę, czyli można sobie podglądać, jak to będzie wyglądało również z polskimi tutaj znakami. To co możemy oczywiście dodać. To wszystko jest do konfiguracji. Można tak sobie włączyć zaawansowane ustawienia i tutaj właśnie jak mówiłem, można sobie ustawić, jaki ma być język wyświetlania, jaki ma być język klawiatury, czy mam się uczyć system wprowadzania znaków, itd., itd., itd. Do tego dopiero dojdziemy, jeżeli będzie ta wersja już polska, oraz kiedy będzie wersja faktycznie Relay to Manufacture. Ok, kolejną rzeczą, która bardzo mnie ucieszyła, jest wprowadzenie wreszcie w Internet Explorerze 10 uruchamienia przeglądarki zapisaną ostatnią sesją. Wreszcie dodaje to do przeglądarki, gdzie możemy sobie włączyć przeglądarkę. I użyjemy nasze zakładki, któreśmy ostatnio zamknęli. Na przykład mieliśmy otwarte 10 zakładek, czy tam na przykład 6 zakładek. Musieliśmy nagle włączyć komputer, a jak wiemy, Internet Explorer 9, która jest aktualnie najnowsza od nas, na Windows 7 oraz Vista, no oczywiście nie pozwala na to i musieliśmy wszystkie włączyć zakładki i od nowa uruchamiać. Tutaj weszła ta właśnie nowa wersja tej przeglądarki, gdzie możemy sobie otworzyć z ostatniej zapisanej sesji. Oczywiście tutaj dodało się również kilka nowych funkcji właśnie w tej wersji. Usprawnione trochę zostało przeglądanie właśnie Improvate. Jednak ta przeglądarka dalej jest tą przeglądarką internetową Microsoftu, gdzie nie ma zbyt jakichś różnych wtyczek, żebyśmy mogli użyć. Ma także również Mozilla Firefox, gdzie jeżeli oczywiście ta Mozilla jest tutaj nieco zbugowana, gdyż no po prostu nie pozwala na używanie niektórych tutaj rzeczy. Oczywiście są także również artefakty. No jak wiemy, jest to na razie wersja beta, teraz to nie jest wersja jeszcze pod Windows 7, a jak to wiemy, Mozilla Team na razie pracuje nad wersją właśnie Metro. Niestety nie wiem, jak wam pokazać Metro, gdyż no po prostu ten mój program do nagrywania desktopu nie łapie tego wszystkiego. Metro jest jakby deską, jest tak jakby osobną aplikacją, dlatego nie mam tutaj zbytnio coś do powiedzenia. Tutaj kolejną z takich rzeczy jeszcze, które można powiedzieć, jest to właśnie File History. Tutaj to właśnie tutaj jest do przywracania, kopiowania z naszych plików i przywracania, jeżeli są jakieś uszkodzone. Tutaj że akurat już jest w pełni funkcjonalne, możemy tego oczywiście używać. No i tutaj mamy jeszcze BitLockera, tu jest wszystko raczej znane z poprzedniej wersji naszego systemu. Tutaj jeżeli widzimy w Network and Sharing Center, nie ma już takich tutaj oczujemnych ikonek, gdzie to jest połączone internet, tak dalej, tak dalej. To wszystko to jakby bardziej tutaj poczę taką jedną mniejszą część. Dopiero jak tutaj sobie wejdziemy, to mamy ustawienia naszej poczonej sieci, tam ma Home Group. Dlatego tutaj takich właśnie tych głównych opcji, to doszło do nowego, jest właśnie pokazanie. Program and Features pokazuje niektóre tutaj opcje. Wersja Relays Preview będzie posiadała zainstalowaną, zintegrowaną wtyczkę Adobe Flash Player do wersji Metro, Internet Explorera oraz zwykłej, gdzie będziemy mogli wreszcie używać w tej pełnoekranowej przeglądarce YouTube'a oraz innych takich małych, bo naprawdę nie ma tutaj dużo na blogliście strony internetowej, które będzie obsługiwał tą wtyczkę. Tutaj zwróćcie uwagę, że mamy Net Framework 4.5, ma także Hyper-V do instalacji, dlatego jest tu kilka nowych opcji. Ma także Windows Media Player oraz Windows Media Center, tak jest w tej wersji, jest wersja Media Centera, która nie zbyt się różni zbytnio na pierwszy rzut oka z tą wersją. Tylko wejdźmy sobie tutaj w akcesoria i zobaczmy sobie na Windows Media Center. Okej, zaskoczył nam Media Center. No jak tutaj widzimy, nie jest tutaj zbytnio jakoś ulepszona ta wersja, może tak z pierwszy rzut oka. Tak, nie sprawdzałem jej do końca, więc nie wiem, jak to tam jest z tą wersją systemową. Jednak Media Center jest i można go używać normalnego tutaj systemu. I dając na pełny ekran, nie wiem, czy on złapie to wszystko. Dobra, włączę sobie na zwykły ekran. Okej, no i tutaj co? To mamy to samo, co było wcześniej, więc tutaj już nie będę do tego tutaj przechodził. Media Player jest również ten sam, pan jest również ten sam.
Nie dostała aktualizacji oczywiście nasz notatnik, dlatego teraz cały czas będzie ten klasyczny notatnik, z którego cały czas korzystamy. Tak on właśnie tutaj wygląda, zresztą wszyscy go znają. Tutaj jeszcze mogę Wam pokazać, zaraz zobaczymy, Windows System. No tutaj mamy Easy Transfer, PowerShell mamy zainstalowane domyślnie. No tutaj także właśnie Task Manager, to jest właśnie nowa wersja, która zostanie już wprowadzona w naszych systemach tego systemu, nie będzie tutaj już uruchamiane w tej starszej wersji. Tak, mamy tutaj skróconą wersję wszystkich uruchomionych programów. Natomiast tutaj, że damy sobie wszystkie procesy, użycie pamięci, użycie dysku twardego, mam tutaj wydajność i to jest bardzo fajnie zrobione. Mam tutaj pokazane graficzne użycie procesora, taki mam oto procesor, użycie pamięci operacyjnej oraz dysku twardego. Jest to bardzo fajnie zrobione, mi się to strasznie podoba. Tutaj mam informacje również o dysku, jaki może być z maksymalną szybkością. Oczywiście mój dysk nie, mój, Jezu, co ja mówię, mój procesor nie obsługuje wirtualizacji, bo jest to procesor zintegrowany w laptopie. Tutaj mamy, jakie które się uruchamiają programy właśnie na startu. Teraz nie możemy tego użyć za pomocą tutaj narzędzi administratorskich i aplikacji, która się nazywa zarządzanie komputerem oraz informacje o systemie, dlatego że nam po prostu to przynosi tutaj do tego okienka. Tutaj akurat to jest wszystko to samo. Jak widzicie, mam dual boot z Windows 7, to wszystko oczywiście jest ładnie tutaj się wszystko komponuje w tym, nie ma żadnych tutaj problemów. Mam tutaj users, co jest uruchomione, tutaj naprawdę fajny bardzo przegląd diagnostyczny. Mam także tutaj szczegóły mojej services, czyli te usługi, które są włączone. Dobra, myślę, że to jest tak na szybko powiedziane na razie, co się dzieje tutaj z tym systemem, jak to teraz wygląda. Jeżeli będę miał w stanie znaleźć program, który nagra mi właśnie tutaj Metro, który tutaj jest właśnie w tym, bo to chyba najbardziej jest właśnie szczegółowy i związany z tym właśnie nowym systemem. Jednak to, jak tutaj właśnie zauważyli, można bez problemu pracować właśnie na desktopie, na mojej nowej Windows 8, bez w ogóle przełączania się na Metro, dlatego że nie możemy sobie dzięki temu menu starać się zamknąć system oraz wylogować się bezproblemowo.